Twoje prorocze słowo. Przyjaciele, mamy dzisiaj tutaj gościa z Norwegii, proroka Hans Petera. I on właśnie miał taką wizję i chciał przekazać to proroctwo do kościoła. Jest tutaj pierwszy raz, więc on pisze tak, on mówi tak. Widzę wielką ciemność nad Polską, ale widzę też naokoło takie różne źródła światła w różnych miejscach. Jest, wieje bardzo potężny wiatr i widzę armię, która wyjeżdża z Warszawy w różnych kierunkach. Widzę również kurierów, którzy wyjeżdżają do różnych miast. I z tych miast również widzę armię, która zaczyna wyjeżdżać w różnych kierunkach. I widzę, że żołnierze, ta armia, że oni jadą w różnych kierunkach, bardzo szybko, w takim wietrze Ducha Świętego. I ten wiatr Ducha Świętego zapala pochodnie dla tych żołnierzy, tym żołnierzom. Żołnierze jakby nie mają broni, ale z ich ust jest potężny płomień, potężny miecz płomienny. Złe twierdze padają przed nimi, tak samo jak mury Jerycha. I jest bardzo dużo ludzi, którzy są w więzieniach pozamykani. I kiedy ci żołnierze przyjeżdżają, te miecze, płomienne miecze z ich ust, a uwalniają tych ludzi, wyzwalają tych ludzi. I Pan mówi do kościoła, nauczę cię ujeżdżać konie. Przetestowałem cię. Jesteś warty. Zobaczyłem cię, że jesteś warty. I Jezus się pyta, czy jedziecie dalej? Amen. Amen.